Witamy Państwa w specjalnym odcinku gotyckich historii tu komiksa, gdzie postaram się Państwu pokazać pracę na planie i to, co dzieje się za kulisami. No i być może poznamy parę anegdot i... A czego Pan chce? Ja chcę pozdrowić mamę. No dobra. Cześć mamo, tu Stefan Cię pozdrawiać. Już? Jeszcze tylko Wandrasa chcieć pozdrowić. To miłość moja być. Skoro wszyscy jesteśmy w kompleksie... Komplecie. Kompleksie, co ty myślisz, że ja mam jakiś komplet? No nieważne, chciałbym wam przedstawić naszego gościa. Ta oto miła pani tworzy dokument o naszej pracy, więc bądźcie dla niej mili. Hello, baby. Reflektujesz na poziomki? No przecież mieliśmy być mili. Podsłuchajmy teraz coś z prywatnej rozmowy. Co dzisiaj w stołówce dają na obiad? O ile mi wiadomo, to co zwykle. Czyli? Zupa kisielowa. A na drugie? Sałatka kisielowa. A deser? Kisiel. Niekiedy pomiędzy ludźmi w ekipie dochodzi do spięć. Kurna, zgubiliśmy się przez ciebie. Bez kompasu damy sobie radę. Ple, ple, ple. Nie, przedrzeźnie mnie. Nie, bo ja znam 1000 obelg. Co dajesz, kdłaty bobku? Kutajec bez jajec. Zapnij się rozporka, bo nie masz motorka. Starzy karmili cię z kuszy. Gdy się urodziłeś, byłeś tak brzydki, że trzymali cię w inkubatorze z zasłonką. Twoja stara była chomikiem, a ojciec śmierdział zgniłymi jagodami. Ożesz ty. Wy nie widzi do spierdici. O, genialnie, teraz ekipa kręci materiał. Cięcie! Kurde Jacek, uśmiechnąłbyś się przynajmniej. Już. Wystarczy? Teraz przyjdziemy do miejsca, gdzie wszyscy nagrywają dubbing. Plaża? A, dlatego potem są takie szumy. A ci bez ubrania to co za jedni? To facehelperzy robią nam sztuczne tło. Ciii, nagrywają mi się. Słowacki wielkim poetą był. Ja pierdacze, co za partacze. I weź się nie wkurzaj. Wytniesz to w Audacity. No dobra, nieważne. To kto się miał następny nagrywać? Ja. Dobra, nagrywam. Houston, we have a problem z utrzymaniem moczu. Ech, prostata. Wiem coś o tym. Zobaczymy miejsce, w którym wszyscy się relaksują. Ja tam wolić Wandrasa. Każdy relaksuje się na swój sposób. Bezzi na przykład tak. No ale niektórym wystarczy tylko ręka. Więc panie Jacku, a jak się pan relaksuje? Ja to na przykład lubię śpiewać. O, czyżby ukrywany talent? A skąd? Ja tam głównie po piwie lub pod prysznicem. Ale czy mógłby pan nam zaśpiewać? Już dobra, to będzie ballada. Ja ładnie śpiewam od Jacka. I love you, you love me, we're a half. Shut the fuck up! Ja tam zwykle dla relaksu gram w Pokémony z bezimiennym. Charizard, rozwal Pikachu! Pika, pika. Panie Sawalynie. Jaki Sawalyn? Patras jestem. No, nieważne. Ostatnio zagrał pan brawurowo główną rolę w Wakacjach Wandrasa. W filmie tym doszło do sceny erotycznej, w której odbył pan stosunek homoseksualny. Nie bał się pan wtedy krytyki? No wie pani, prawdziwy aktor jest gotów do poświęceń, no i musi być porąbany. W tym zawodzie każdy jest, a najbardziej reżyser. Słyszałem to. Kapuś. W każdym bądź razie, wielu krytyków uważa, że twój głos nie pasuje do tej postaci.
Na przykład kto? Lares? Przepraszam na chwilę. Muszę zadzwonić. Halo? Ania? Robota się szykuje. Pan chyba grał w wakacjach, tak? Tak. Ja nawet na planie miłość swojego życia poznać. Kim jest ta wybranka? To Wadras być. Ja lubić latino. A co pan powie o swojej pracy na planie? Bardzo fajnie się pracować. Być w świetle reflektorów itp. itd. A jak został pan zauważony przez reżysera? Ja wtedy pracować w supermarket. I gdy wykładać towar na półka, ja sobie puścić bąka. I co się stało? Dezodoranty nie wytrzymać nagłego wzrostu ciśnienia spowodowanego falą uderzeniową. Spowodowało to efekt łańcuchowy w postaci wybuchu, który spalił kierownikowi brwi i wąsy. Zobaczmy teraz, jak działa ekipa montująca film. Panie reżyserze, co pan robi? Sikam. Mój mocz ma właściwości spajające. A to czym pan wymazuje niepotrzebne klatki? Papierem ściernym. Raz użyłem też papieru toaletowego zamiast ściernego, a zamiast papieru toaletowego użyłem papieru ściernego. Skoro już z panem rozmawiam, to mógłby pan nam zdradzić przepis na sukces? Oczywiście. Bierzemy marchew, siekamy, to samo z jabłkami, po czym dodajemy łyżeczkę cukru, po czym mieszamy. A dlaczego pan zainteresował się kręceniem filmów? To ty książkę piszesz? Nie. Bloga na forum CD Action. O, już coś gotowe jest. Nic szczególnego. Bozia powiedział to samo patrząc na ciebie. Pan to pewnie jest bezimienny. Jak pan tu właściwie trafił? No wie pani, byłem oszustem. Podawałem się za staruszki, by otrzymywać ich renty i emerytury. Trafiłem za to do kolonii karnej, z której uciekłem po 10 minutach. Tylko 10? Tak, 10. Byłoby krócej, ale musiałem kupę zrobić. Do tego bez podcierania. No, ale jak pan tu trafił? Postanowiłem odpokutować swoje grzechy w pracach społecznych, czyli zostałem aktorem. Występowałem jako statysta, aż w końcu odkrył mnie tu komiks i stwierdził, że jestem wielkim aktorem. Co pan wtedy grał? Idealnie zagrałem trupa leżącego w polu. Pan jest jednym z aktorów? Tak. Aha, dziękuję. Pan to Diego? Owszem, jestem Don Diego de la Vega. Ten Zorro? Nie, tamten Zorro to pieprzony złodziej tożsamości. I on mi ją ukradł. Nie wnikajmy może w to. A co tam temu panu się stało? Sobie drzemkę zrobił. Czym się pan zajmuje na planie? Ja jestem tym. No, głównie jestem od światła. Jak się panu pracuje? Nawet fajnie. Nie ma tak świecenia innym po oczach. A jakieś minusy? Świecenie po oczach innym zwykle źle się kończy dla moich oczu. Witam, droga pani redaktor. Jestem Lares, producent produkowanych przeze mnie produkcji. Wypłacam kasę reżyserowi i innym pracownikom. Stać pana na to? Oczywiście. Jeśli ma się dostęp do REN... nieważne. Dzień dobry. Pan to? Jestem statystą. Występuję to tu, to tam i siam. Lubi pan swoją pracę? Bardzo. Chociaż wolę sobie posiedzieć samemu. Czemu? Bo w towarzystwie nie mogę sobie pobekać, a lubię sobie czasem zdrowo beknąć. Rozumiem. Pani gówno rozumie. Bekanie to stan ducha, w którym... Ale ja rozumiem. Człowiek dostaje pewnego oczyszczenia. Dziękuję panu. Wnętrza, przez co jest, no, oczyszczone z niepożądanych... Dziękujemy za rozmowę. Lucjan, bierz kamerę i spadamy. Są różne formy bekania, między innymi bekanie po jedzeniu i... Niezły występ, proszę pana. Ma się ten power. Panie Jacku, jak właściwie został pan aktorem? Z przypadku. Z przypadku? Tak, z przypadku. Tak jak te, no, dzieci. Rozumiem. Szedłem sobie ulicą i potknąłem się. I? Krzyknąłem chyba coś w stylu, bardzo irytują mnie te nierówności chodnika. Przecież można było krócej. A czy ja powiedziałem, że akurat tamto powiedziałem? Powiedziałem, że powiedziałem mniej więcej coś w tym stylu, co powiedziałem. Panie reżyserze, pamięta pan może jakieś ciekawe rzeczy, które działy się na planie? Pamiętam pewną sytuację, jak nie wiem co. Kurde, Diego, co ty robisz z tym światłem? Jak to co? Świecę? Świeć, ale nie kutwa mi po oczach. Panie bezimienny, co pan sądzi o swojej pracy? Jest taka, a nie inna. Trochę wymagająca, ciężka czasami, a czasem nawet lekka.
Pamięta pan coś interesującego z planu? Dwa trasa, jak ciągle biegał do WC pod pretekstem prostaty, a tak naprawdę to ogląda jakieś filmy 3GP na komórce. Pamiętam też Diego, który non-stop świeci wszystkim w oczy. Pani, to pewnie od make-upu. Tak, tak się miałam zapytać. Czy trudno kogoś tak charakteryzować? Tutaj raczej sami faceci, więc nie ma problemu. A skoro praktycznie są tu sami mężczyźni, to nie czuje się pani napastowana? Pasty to ja używam do mycia zębów. Mnie chodzi o to, czy nie czuje się pani molestowana? Aha, o to chodzi. Nikt mnie tutaj nie molestuje. Tutaj sami dżentelmeni niestety. Panie producencie, a może parę słów o pracy na planie? No, pracuje się wszystkim fajnie. Czasem ktoś pomarudzi, ale najbardziej wkurza mnie ten idiota, Diego, który świeci wszystkim po oczach. A pamięta pan jakąś śmieszną sytuację? Ta, scena, którą wycięliśmy z niedocenionego barda. Ricardo, mam na ciebie ochotę. Muszę ci to powiedzieć. Ja wolę mężczyzn. Drogi Lesterze, miałam ci zadać pytanie, co sądzisz o swojej pracy? Jest super. Zawsze jestem gotów do poświęceń. Nawet jeśli potem przez 2 miesiące jestem karmiony przez słomkę. Ma pan podobno konto na naszej klasie, to prawda? Usunąłem je po non-stop, wysyłano mi łańcuszki typu: wyślij to 100 osobom w ciągu 10 sekund, bo przyjdzie i zabije cię biała dziewczynka z czarnymi włosami. Tak się zastanawiałam, co do filmu Kryminalne Zagadki Corinis. Kto zabił tych facehelperów? Podobno jakieś dziecko Neo. Facehelperzy odpowiadali mu tylko: ciastko, karmel, czekolada. I Neo kiedy cię wkurzył, to pozabijał. To trochę bezczelne. Właśnie, jak można nie lubić czekolady? Panie Jacku, ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego ruchu ręką, które zabija ludzi. Ono nie zabija. Jak to nie zabija? Tylko usypia. Ale za to użytkownicy tego feature'a mają koszmary, w których gwałci ich ork. Ale fajnie! Panie orku. Stefan. Stefanie, mam jeszcze takie pytanko. Słuchać człowiek bez zarostu na twarzy? Lubi pan swoją pracę? Nie lubić. Ja lubić watrasa. Już to słyszałam. To dobrze, bo to znaczy, że ty myć uszy, a nie trzepać nimi o wanna. Co tu się dzieje? Łapać go! Skurczysyn ukradł mi placka! O kutwa, a mnie naleśnika. Dorwać go i już nikomu nie będzie świecił po oczach. Ja pierdziel, ukradł nam taśmy. Co? No ukradł taśmę, cały film poszedł w pizdu. Kto go zatrudnił? Aha... Ja... Yo, czemu Diego spieprzał, jakby darmowe pornole gdzieś rozdawali? Ukradł nam taśmę z gotowym filmem. A jakie tam ukradł? Mam ten film przy sobie. Jak to? Dla ochrony. No to co w takim razie ukradł? Hehe, pokaz zdjęć z wakacji wrzoda w schronisku dla zwierząt. Uff, jak widać wszystko dobrze się skończyło. Orkowi Stefanowi udało się dopaść Diego. Co ty miałeś do powiedzenia na swoje usprawiedliwienie? Jestem hardcore! Na koniec mam tylko prośbę do Jacka. Mógłbyś pokazać widzom swoją prawdziwą twarz? Pięknie, proszę. No dobra.